No cóż, no jestem tym zdumiony, bo mamy już praktycznie 21 lat tej tak zwanej III Rzeczpospolitej i przez pierwsze lata, jak były kolejne wybory, to było zjawisko bardzo masowe. Teraz z wyborów na wyborów, na wybory można powiedzieć, że tego się mniej zdarzało. Ja szczerze mówiąc 2 tygodnie temu powiesiłem swoje plakaty, nie za dużo, praktycznie w takich miejscach, gdzie są te ciągi piesze. I przez pierwszy tydzień byłem zdumiony, że nikt plakatów nie zrywa, więc byłem przekonany, że jednak jakoś dojrzało polskie społeczeństwo, że nie walczy się na plakaty. I okazuje się w nocy z 20 na 21 oglądałem Państwa materiał zarejestrowany przez kamerę monitoringu. Więc widzę, że to nie jest żaden akt wandalizmu, tylko była to zorganizowana grupa. No i co ciekawe, że ta zorganizowana grupa pozrywała prawie wszystkie moje plakaty w okolicach rynku i Kościerskiego Deptaku. A na drugi dzień rano okazało się, że pojawił się w tych miejscach mój konkurent polityczny. Ja niczego nie sugeruję, ale i nie wymieniam nikogo z nazwisk. Państwo w Kościerzynie się przemieszczają i widzą, jacy konkurenci tutaj w Kościerzynie wiszą i jaka jest, można powiedzieć, wręcz agresywna kampania, bo nie ma supa, na którym nie wiszą kontrkandydaci. Ja chciałbym zaapelować tak do konkurentów politycznych, a nie tylko, właściwie do wszystkich kandydatów, którzy startują w wyborach, że po prostu ludzie w Kościerzynie są mądrzy, są świadomi i jak będą na kogoś głosowali, to wiedzą, na kogo głosować. Jeśli nawet by się pozrywało wszystkie moje plakaty, to większość ludzi mnie w Kościerzynie zna i kto zechce, to na mnie zagłosuje, a kto nie, to i tak na mnie nie zagłosuje, choćby nie wiadomo, ile plakatów powiesił. Także nie tędy droga, koledzy, którzy startujemy wszyscy w wyborach.